tutaj, wszystkim tutaj obecnym z całego serca podziękować, że zechcieli tu przyjść, zechcieli być z moim, ze mną razem. Chciałam podziękować księdzu Wypłatowi z całego serca, za jego serce szerokie, łagodne i tolerancyjne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, co Pan zrobił dla tego męża. Chciałam podziękować mojej ukochanej szkole, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, bez której ja bym nie potrafiła sobie dać rady z całym ogromem organizacyjno-biurokratycznym, bo jestem bezradna wtedy. Dziękuję Panu bardzo, Panie Franciszku, jest Panu bardzo bliski. Chciałam podziękować w przedszkolu wszystkim Paniom, które zechciały tak piękny wieniec zrobić, który jak zobaczyłam, to się uśmiechnęłam zaraz. Te piękne gwiazdy kolorowe, serca i ta stonuszka pimpifluszka, która nad tym wszystkim murowała. Jeżeli bym mogła sobie jedno takie serce wziąć do domu, to bym bardzo była wdzięczna. Proszę Państwa, ja nie jestem przygotowana, więc mówię po prostu, zwyczajnie, bo tak jak rozmawiałam z moim mężem. Chciałam podziękować jeszcze jego ostatnim, najbliższym przyjacielom, którzy tu przyszli, mimo że już nie są młodzieńcami i ta aura nie sprzyja dla nich dobrze. Panie profesorze, na Pana ręce serdecznie dziękuję. Panu się kłania. Jest takie zdanie, które mi się przypomniało i przyznam się, jedyne, które umiem po łacinie. Amicus verus, rara avis est. Prawdziwa przyjaźń to rzadki ptak. I życzę nam wszystkim, ażeby jakieś piórka z tego ptaka. Tam Jurek wyskubał i rzucał, więc wrócił między nas. Żebyśmy się po prostu lubili i przyjaźnili. To wielka siła, o której zapominałam. Prawdziwa przyjaźń, rzadkie ptaki. Dziękuję za wszystko. Dziękuję.